Jakub Wolny po prologu w Oslo. Dawno niewidziany Jakub Wolny, powinienem zacząć tak. Widziałem wyniki z Stanów Zjednoczonych, z Continentala. Forma, którą tu przywiozłeś, jest stabilna? Dobra? No dobra, na pewno nie, bo wiem, że stać mnie na lepsze skoki. No i cóż, no będę tak naprawdę pracował tutaj z trenerami, żeby się w kolejnych dniach pokazywać w coraz to lepszej dyspozycji. Czyli ta dyspozycja ma rosnąć, tak mam rozumieć? No, jak w drugą stronę pójdzie, to ja już nie wiem, co ja będę robił. Nie, no taki jest plan. No, jakby ja wiem, w jakim ja jestem miejscu teraz. Wiem, jak skaczę. No i cóż, no tutaj czeka mnie zadanie do wykonania, żeby te skoki szły cały czas do przodu. Masz takie poczucie, że dostałeś trochę po tyłku tej zimy? Znów? Bo kurczę, sprawdzałem listę przed tymi zawodami i jestem zszokowany dorobkiem punktowym, przy którym no nie ma dorobku punktowego, mówiąc uczciwie. No na pewno, bo też jakby, no wiadomo, pracuję cały czas ciężko na te wszystkie skoki, daję z siebie wszystko, jest to niesamowite poświęcenie. No i gdzieś tam tak to nie wychodzi, no na pewno jest to ciężkie. No ale cóż, no trzeba, nie wolno się poddawać. To jest bardzo dobra puenta. Życzę, żeby w ciągu tych 10 dni poszło na tyle dobrze, żebyś miał frajdę z Vikersund, bo tak między nami mówiąc, to chyba jest największa szansa na to, że tam będziesz miał dużą frajdę. No, chciałbym tam mieć dużą frajdę i no, na to liczę.